Od dłuższego czasu rzeczywistość wysyła do wielu z nas dziwne, niejednoznaczne sygnały. Jesteśmy przyuczani do konformizmu, a jednocześnie do poczucia bycia wyjątkowym. Z mediów społecznościowych i przekazów głównego nurtu wylewają się często treści o zabarwieniu propagandowym, mające wpłynąć na nasz sposób postrzegania innych. Prawa obywatelskie coraz częściej są odległym sloganem, nie mającym bezpośredniego przełożenia na proces polityczny. Może to wszystko skłaniać do pytania, czy aby nasz świat nie zaczyna przejawiać pewnych elementów dystopii oraz czy i do jakiego stopnia przewidzieli to George Orwell i Aldous Huxley, autorzy najbardziej popularnych powieści dystopijnych. Dystopia, będąc przeciwieństwem utopii, oferuje wizję społeczeństwa w katastrofalnym upadku, z postaciami, które walczą z kontrolą technologiczną i uciskiem aparatu władzy. Powieści dystopijne mogą zachęcać czytelników do odmiennego myślenia o aktualnych trendach społecznych i politycznych, a w niektórych przypadkach mogą nawet inspirować do oddolnego działania. Prawdopodobnie najbardziej znaną dystopią literacką są rok 1984 George'a Orwella i będący niemal jego przeciwieństwem Nowy Wspaniały Świat Aldousa Huxleya. O ile Orwell przestrzegał przed rządami despotów wykorzystujących inwigilację i cenzurę do podtrzymywania opresyjnej władzy, tak Huxley ostrzegał przed hedonistycznym wymiarem zniewolenia i przeładowaniem informacjami, przez które człowieka nie obchodzi, czy jest pod butem władzy, czy nie. Orwell maluje w swojej książce wizję jawnie totalitarnej przyszłości, systemu politycznego, w którym scentralizowany aparat państwowy próbuje kontrolować praktycznie wszystkie aspekty życia w kraju łudząco przypominającym Wielką Brytanię. Wedle maksymy włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego, wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu. W XX wieku ideologiczne poparcie dla tego typu rządów zapewniły doktryny komunizmu i faszyzmu. Oba systemy mogą wydawać się przeciwległe sobie. Niemniej sposób wprowadzenia w życie obu systemów w ubiegłym stuleciu każe sądzić, że oba wykazują cechy totalnego, wszechkontrolującego państwa. Oba używają siły i propagandy, aby zdobyć władzę. Niwelują swobody ekonomiczne i obywatelskie. Tłumią kulturę, uczestniczą w masowej inwigilacji i terroryzują obywateli wojną psychologiczną, przekładającą się w późniejszym etapie rządów na masowe więzienia i mordy na tle ideologiczno-politycznym. Mówiąc o komunistycznej Rosji Stalina i hitlerowskich Niemczech, Orwell wyjaśniał: dwa reżimy, zaczynając od przeciwległych krańców, szybko ewoluują w kierunku tego samego systemu, formy kolektywizmu oligarchicznego. W komunistycznych i faszystowskich systemach politycznych XX wieku oraz w książce 1984 reżim totalitarny utrzymuje ścisłą kontrolę nad ludnością za pomocą polityki strachu oraz wytworzenia wspólnego wroga, mającego jednoczyć masy i zapewnić legitymizację przemocy. Stała inwigilacja wszystkich obywateli była głównym narzędziem w arsenale władzy. Podsłuchiwanie i skryte obserwowanie nie tylko pozwalały na skuteczniejszą jawną kontrolę nad obywatelami, ale także wywoływało poczucie paranoi, zmniejszające prawdopodobieństwo obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ten nadzór został osiągnięty w książce po pierwsze dzięki technologii teleekranu, która zainstalowana była w każdym domu i na ulicach. Jak opisywał to Orwell, teleekran odbierany i transmitowany jednocześnie. Oczywiście nie było możliwości sprawdzenia, czy jesteś obserwowany w danym momencie, ale w każdym razie mogą podłączyć twój przewód, kiedy tylko zechcą. Musiałeś żyć z przyzwyczajeniem, które przekształciło się w instynkt. W założeniu, że każdy wydany przez ciebie dźwięk jest słyszany i każdy ruch, z wyjątkiem ciemności, analizowany. Po drugie, do masowej inwigilacji skłoniono samych obywateli. Każda osoba obserwowała wszystkich innych i sama była przez wszystkich innych obserwowana. Najbardziej niewinny z wyrazów twarzy, nieszkodliwe stwierdzenie lub subtelne spojrzenie z dezaprobatą, gdy wielki brat pojawiał się na teleekranie, zostawało zgłoszone policji myśli i traktowano je jako myślozbrodnia lub gębozbrodnia, jako dowód nielojalności i nieczystych intencji. W stalinowskiej Rosji Aleksander Sołżenicyn zauważył, że nigdy nie można być pewnym, czy sąsiedzi, znajomi, współpracownicy, listonosz, a w niektórych przypadkach nawet własna rodzina, nie zgłoszą tajnej policji przejęzyczenia czy krytyki Stalina. Bo jeśli ktoś donosił, to zwykle los niezależnie myślących osób był z góry przesądzony. Policja pukała do drzwi w środku nocy i ponadprzeciętny obywatel natychmiastowo otrzymywał standardowy wyrok dziesięciny, 10 lat niewolniczej pracy w łagrze. Taka forma nadzoru stworzyła warunki społeczne, w których większość obywateli przyjęła hipokryzję i kłamstwo jako sposób na życie. Lub jak wyjaśnia Sołżenicyn w archipelagu Gułag, nieustanne kłamstwo staje się jedyną bezpieczną formą egzystencji.
Każde machanie językiem może być przez kogoś podsłuchane, jak każdy obserwowany przez kogoś wyraz twarzy. Dlatego każde słowo, jeśli nie musi być bezpośrednim kłamstwem, musi jednak nie zaprzeczać ogólnemu, potocznemu kłamstwu. Istnieje zbiór gotowych fraz, etykiet, wybór gotowych kłamstw. Oprócz wszechobecnego stanu strachu, w totalitaryzmie panuje powszechny stan zamętu i mentalnej dezorientacji wśród obywateli. Just Mirlu, psychoanalityk analizujący techniki prania mózgu i kontroli myśli w państwach totalitarnych, wyjaśniał: wiele ofiar totalitaryzmu powiedziało mi w wywiadach, że najbardziej denerwującym doświadczeniem, z jakim się spotkały, było poczucie utraty logiki, stan zamętu, w który zostały doprowadzone. Stan, w którym nic nie miało żadnej wartości. Po prostu nie wiedzieli, co było czym. W 1984 roku powszechna dezorientacja psychiczna została pobudzona przez fałszowanie historii i negację pojęcia prawdy obiektywnej. Instytucją, która fałszowała historię, było Ministerstwo Prawdy. Jednym z powodów, dla których reżimy totalitarne próbują zmienić historię, jest pragnienie pozbawienia społeczeństwa wszelkich przeszłych punktów odniesienia lub standardów porównawczych, które mogą przypominać obywatelom, że życie w przeszłości było o wiele lepsze niż w sterylnej i opresyjnej teraźniejszości. W ciągu najwyżej 20 lat ogromne i proste pytanie, czy życie przed rewolucją było lepsze niż teraz, przestało raz na zawsze mieć odpowiedź. Ale innym powodem fałszowania historii przez totalitaryzmy jest zapewnienie, że nie ma historycznych korzeni, w których obywatel mógłby się zakotwiczyć i znaleźć prawdę o sobie samym, a co za tym idzie, duchowe pożywienie i siłę. W totalitaryzmie nie może być informacji historycznej, która przeczy lub podważa panującą ideologię polityczną. Ani żadnej instytucji, takiej jak religia, która daje jednostce schronienie metafizyczne przed wpływami państwa. Aby reżim totalitarny uzależnił obywateli dosłownie i duchowo, musi kontrolować przeszłość. Wraz z niszczeniem lub fałszowaniem przeszłości, powszechna mentalna dezorientacja jest rozwijana poprzez niszczenie wiary w obiektywną prawdę. Odbywa się to poprzez program wojny psychologicznej. Nieustanna i celowo myląca propaganda, sprzeczne raporty i rażące kłamstwa są wypompowywane w oficjalnych raportach i przez środki masowego przekazu o każdej porze dnia. To, co jest powiedziane dzisiaj, nie ma wpływu na to, co może być powiedziane jutro, ponieważ państwo totalitarne ustawia niekwestionowane dogmaty i zmienia je z dnia na dzień. Potrzebuje dogmatów, bo potrzebuje bezwzględnego posłuszeństwa ze strony poddanych, ale nie może uniknąć zmian, które są dyktowane potrzebami polityki siły. Sprzeczności, hipokryzja i kłamstwa stanowią fundament ideologii totalitarnej. System taki przedstawia zniewolenie jednostki jako jej wyzwolenie. Cenzurowanie informacji nazywa się ochroną prawdy. Niszczenie kultury lub gospodarki nazywa się jej rozwojem. Okupacja wojskowa innych krajów jest określana mianem dążenia do wolności. W 1984 Ministerstwo Pokoju wszczynało wojny, Ministerstwo Prawdy produkowało propagandę, a Ministerstwo Obfitości tworzyło niedobory. Na ogromnej piramidalnej konstrukcji Ministerstwa Prawdy wisiały słowa: wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Celem tego wszechogarniającego programu wojny psychologicznej jest oszołomienie umysłu przeciętnego obywatela. Człowiek żyje wtedy w tym, co Orwell nazywał tym zmieniającym się fantasmagorycznym światem, w którym jutro czerń może być biała, a wczorajszą pogodę można zmienić dekretem. W końcu przestaje wiedzieć, co myśleć lub nawet jak myśleć. Rozróżnienie między górą a dołem, faktem a fikcją, prawdą a fałszem, nie tylko się zaciera, ale traci na znaczeniu. Zanika wiara w obiektywną prawdę, a przeciętny obywatel staje się całkowicie zależny od autorytetów, które karmią go ideami. W ten sposób jest gotowy zgodzić się na kłamstwa i uwierzyć w nawet najbardziej absurdalne rzeczy, tak długo jak ludzie z klasy politycznej uznają to za mowę prawdy. Sowiecki działacz Georgi Piatakow wyjaśniał, że prawdziwy bolszewik byłby gotów uwierzyć, że czerń jest biała, a biel jest czarna, gdyby partia tego wymagała. Nie pozostała w nim żadna cząstka, która nie byłaby w zgodzie z partią, nie należała do niej. Z kolei na drugim biegunie myśli dystopijnej jest cicha kontrola przy założeniu, że żyjemy w wolnym społeczeństwie. Większość ludzi wierzy, że tyrania miałaby charakter jawny, byłaby oczywista i ludzie potrafiliby ją rozpoznać i wyraźnie wskazać. Ale czy na pewno? Czy może technologia, narkotyki, pornografia i inne przyjemne rozrywki mogłyby stworzyć obywateli zbyt rozproszonych, by zauważyć krępujące ich łańcuchy? Kiedy Nowy Wspaniały Świat został po raz pierwszy opublikowany w 1931 roku, Huxley nie uważał przedstawionej przez siebie dystopii za nieuchronne zagrożenie. Jednak 30 lat później, po II wojnie światowej,
W czasie szerzenia się totalitaryzmu komunistycznego oraz wielkich postępów w nauce i technice, Huxley zmienił zdanie. W 1961 roku mówił: obawiam się, że mniej więcej w następnym pokoleniu pojawi się farmakologiczna metoda na sprawianie, by ludzie pokochali swoją niewolę i wytworzenie dyktatury bez łez, że tak powiem. Wytworzenie czegoś w rodzaju bezbolesnego obozu koncentracyjnego dla całych społeczeństw, przy faktycznym odebraniu ludziom swobody. Te społeczeństwa niemniej raczej będą się z tego cieszyć, ponieważ ich uwaga będzie odciągana od pragnienia buntu poprzez propagandę lub pranie mózgu wzmocnione metodami farmakologicznymi. I to wydaje się być ostateczną rewolucją. W przyszłości, według Huxleya, klasy rządzące nauczą się, że kontrolę nad populacją można osiągnąć nie tylko za pomocą jawnego używania siły, ale także za pomocą bardziej subtelnych, niewidocznych metod zatapiania mas w nieskończonym dopływie przyjemnych rozrywek. Jak wyjaśniał Huxley, w 1984 rządza władzy jest zaspokajana przez zadawanie bólu. W nowym, wspaniałym świecie pragnienie władzy jest zaspokajane poprzez zadawanie niewiele mniej upokarzającej przyjemności. Jednak jak można wykorzystać przyjemność do pozbawienia ludzi wolności? W XX wieku psycholog z Harvardu, Boris Frederick Skinner, przeprowadził słynny zestaw eksperymentów, w których testował różne metody wprowadzania nowych zachowań u szczurów. Eksperymenty te ujawniły, w jaki sposób ośrodki władzy mogą sprawiać, że ludzie będą kochać swoją niewolę. W jednym doświadczeniu Skinner próbował osłabić lub wyeliminować pewne zachowania za pomocą kary. Wywoływał bolesny bodziec, gdy szczur wykonywał zachowanie, które badacz chciał wyeliminować. W innym kultywował nowe zachowania poprzez pozytywne wzmocnienie. Dostarczał szczurowi pożywienia za każdym razem, gdy wykazywał pożądane zachowanie. Skinner odkrył, że kara tymczasowo kładła kres niepożądanym zachowaniom, ale nie usuwała motywacji zwierzęcia do angażowania się w takie zachowania w przyszłości. Karane zachowanie, jak pisał Skinner, prawdopodobnie pojawi się ponownie po wycofaniu karnych konsekwencji. Jednak zachowania uwarunkowane pozytywnym wzmocnieniem były trwalsze i prowadziły do długoterminowych zmian we wzorcach zachowawczych zwierząt. Skinner rozumiał społeczne implikacje swoich eksperymentów. Niemniej wierzył, w przeciwieństwie do Huxleya, że warunkowanie instrumentalne może być wykorzystywane przez inżynierów społecznych dla większego dobra, prowadząc do rozwoju naukowo zarządzanej utopii. Jak pisał w swojej książce, teraz, gdy wiemy, jak działa pozytywne wzmocnienie i dlaczego negatywne nie działa, możemy być bardziej rozważni, a tym samym odnosić większe sukcesy w naszym projekcie kulturowym. Możemy osiągnąć rodzaj kontroli, pod którą kontrolowani mimo to czują się wolni. Robią to, co chcą, a nie to, do czego są zmuszeni. To jest źródło ogromnej mocy pozytywnego wzmocnienia. Nie ma ograniczeń ani buntu. Dzięki starannemu projektowaniu kontrolujemy nie ostateczne zachowanie, ale skłonność do zachowania, motywy, pragnienia, życzenia. Można do tego jeszcze dodać, że w warstwie społecznej system, w którym przemocą wymusza się posłuszeństwo, jest zawsze mniej wydajny, gdyż trwoni zasoby na aparat przymusu. Efektywniejszym rozwiązaniem jest dobrowolne podporządkowanie ludzi, tak aby nawet nie wiedzieli, że można się buntować przeciw zastanej rzeczywistości. Huxley znał eksperymenty Skinnera i rozumiał ich społeczno-polityczne konsekwencje. W nowym, wspaniałym świecie główną nagrodą wykorzystywaną do warunkowania uległości poprzez pozytywne wzmacnianie był superlek zwany Soma. Władcy świata, jak pisze Huxley, zachęcali do systematycznego odurzania własnych obywateli dla dobra państwa. Soma była codziennie spożywana, ponieważ oferowała coś, co Huxley nazywał urlopem od rzeczywistości. W zależności od dawki lek wywoływał uczucie euforii, przyjemne halucynacje lub działał jako potężna pomoc w zasypianiu. Soma wprowadzała przez to w stan większej podatności na sugestie, poprawiając tym samym skuteczność propagandy, której obywatele byli nieustannie poddawani. Ale światowi kontrolerzy nie polegali wyłącznie na somie. Rozwiązłość seksualna była promowana przez państwo jako kolejna taktyka mająca zapewnić wszystkim radość z niewoli. Hasło "każdy należy do każdego" od najmłodszych lat wbijało się w umysły ludzi, a po zniesieniu instytucji monogamii i rodziny każdy mógł bez przeszkód oddawać się swoim popędom seksualnym. Stały i powszechny dostęp do doznań seksualnych służył zapewnieniu, że obywatele są zbyt rozproszeni, aby zwracać uwagę na rzeczywistość swojej sytuacji. Co ciekawe, podobne zjawisko widzimy w filmie Idiokracja, gdzie zidiociałe, niepotrafiące powstrzymywać swoich impulsów społeczeństwo potrzebuje usług seksualnych dosłownie na każdym kroku. Usankcjonowana przez państwo rozrywka odgrywała również ważną rolę w tworzeniu bezbolesnego obozu koncentracyjnego nowego, wspaniałego świata.
To, co Huxley nazywał nieustannymi rozrywkami o najbardziej fascynującej naturze, było wykorzystywane przez państwo jako instrument polityki, by zatopić umysły swoich obywateli w morzu nieistotności. Ludzie nie interesują się tym, co robi władza, bo są zbyt zajęci rozrywką. A prawda nie musi być cenzurowana, bo ginie w zalewie nieistotnych informacji. Chociaż idea kontroli umysłu może brzmieć jak pomysł rodem z historii science fiction, w połowie XX wieku brytyjski filozof Bertrand Russell pisał, że należy się spodziewać, że postępy w fizjologii i psychologii dadzą rządom znacznie większą kontrolę nad indywidualną mentalnością, niż mają teraz nawet w krajach totalitarnych. W książce Brave New World Revisited, opublikowanej w 1958, Huxley zadał sobie pytanie, w jaki sposób przyszli inżynierowie społeczni mogą przekonać swoich poddanych do zażywania narkotyków, które sprawią, że będą myśleć, czuć i zachowywać się w sposób, w jaki władza uzna za pożądane. Doszedł jednak do wniosku, że najprawdopodobniej wystarczy tylko udostępnić pigułki. Obecnie około 1 na 6 Amerykanów przyjmuje jakąś formę leku psychotropowego. Na Zachodzie rozprzestrzenia się kryzys opioidowy. Zdolność do zaspokajania impulsów seksualnych w internecie doprowadziła wielu do uzależnienia od pornografii. A smartfony i inne technologie, mimo iż dają dostęp również do rozrywki ambitnej i rozwijającej, są najczęściej używane do bezmyślnego i niewymagającego spędzania czasu, pochłaniającego naszą uważność, skupienie, siły witalne i mentalne. Nawet jeśli te przekierowania nie są celowo narzucane, a są spontanicznymi odpowiedziami na potrzeby konsumentów, to są one na rękę władzy. Rozproszona i ogłupiona populacja po prostu nie ma zasobów umysłowych, by oprzeć się zniewoleniu. Jak zauważył były niewolnik Friedrich Douglass w połowie XIX wieku, kiedy niewolnik staje się szczęśliwym niewolnikiem, skutecznie wyrzeka się tego, co czyni go człowiekiem. Poprzez większość historii i w większości miejsc na świecie ludzie żyli bez wątpienia biedniej, mniej bezpiecznie i mniej wygodnie niż my tu i teraz. Kolejno, co by nie mówić, bez wątpienia nie żyjemy w totalitaryzmie. Niemniej dzisiejszy świat, zwłaszcza cywilizacja zachodnia, przepełniona jest problemami cywilizacyjnymi, które swoją skalą potrafią przytłaczać, pozostawiać w poczuciu bezsilności i wrażeniu niezmienności kierunku zmian społecznych. Można znaleźć wiele przypadków w życiu społecznym i publicznym, które przywołują na myśl elementy dystopijnej rzeczywistości. Choćby w postaci powszechnych kamer monitoringu w wielkich miastach, tego, że zapisy tekstowe i telefoniczne są przechowywane w aplikacjach pozwalających na inwigilację, a konkretne osoby mogą być śledzone poprzez sprawdzanie wyszukiwań w internecie czy billingów. Nie wspominając już o dobrowolnym rozpraszaniu się w dostępnych na każdym kroku rozrywkach, również tych niekoniecznie dla nas zdrowych, przy jednoczesnej bierności na przemiany polityczne i społeczne, również te ograniczające wolność. Warto także wspomnieć o pewnej formie mody na celebrację życia pod nadzorem i publicznego tarzania się w płytkich rozrywkach w postaci niezwykłej popularności wszelkich reality show, które na kształt dystopijnego motywu podglądania przez władzę zrobiły z widzów podglądających, dając im nieco złudne znamiona władzy. Co prawdopodobnie dokłada się też do normalizacji wywewnętrzniania swojego życia osobistego, co masowo uskuteczniamy na portalach społecznościowych, które z racji swej darmowości traktują nas samych i udostępniane przez nas treści jako produkt. Co też pokazuje, że wiele z tych mechanizmów mogło powstać nie dlatego, że jakaś grupa osób miała intencje wypracowania mechanizmów dystopijnych, ale być może współczesne warunki społeczne i technologiczne, połączone z naszą uległością i biernością, pozwoliły na samoistne wytworzenie się takich realiów. Jest to szczególnie istotne w odkrywaniu roli, jaką my sami odgrywamy w budowaniu dystopijnych realiów, które z czasem mogą przerodzić się nawet w tyranię. W przeddzień wygnania ze Związku Radzieckiego Aleksander Sołżenicyn opublikował krótki esej zatytułowany Żyć bez kłamstwa, w którym napisał: zbliżamy się do krawędzi, już nadszedł powszechny duchowy upadek. Zaraz wybuchnie i pochłonie nas i nasze dzieci. Podczas gdy my nadal się nieśmiało uśmiechamy i bełkotamy, ale co możemy zrobić, aby to powstrzymać? Przecież nie mamy siły. Ale możemy zrobić wszystko, nawet jeśli pocieszamy się i okłamujemy siebie, że tak nie jest. To nie oni są winni wszystkiego, ale my sami. Tylko my. Kłamstwo zawsze było wykorzystywane do celów politycznych. Kłamstwa ukrywają korupcję, błędy z przeszłości i ukryte motywy. Są stałym elementem kampanii politycznych. Czasami jednak kłamstwa polityczne przybierają znacznie bardziej złowrogą formę. Stają się wszechogarniające. Obejmują wszystkie aspekty życia i zarażają każdy zakątek społeczeństwa. Zjawisko to jest znakiem, że przesłanki totalitaryzmu rosną na znaczeniu w państwie. Jak bowiem zauważyła Hannah Arendt,
Totalitaryzm w swej istocie jest próbą przekształcenia rzeczywistości w fikcję, narzucenia całej populacji fikcyjnego opisu świata przez skorumpowane i patologiczne podmioty państwowe. Dlatego, jak opisywała, idealnym poddanym totalitarnej władzy nie jest gorliwy nazista czy oddany sprawie komunista, ale ludzie, dla których rozróżnienie między faktem a fikcją, prawdą a fałszem, przestaje istnieć. Kiedy państwo staje się totalitarne, jednostki żyjące w tych społeczeństwach nie są jedynie jego ofiarami. Klasa rządząca nie byłaby nią bez masowego poparcia i posłuszeństwa. A odpowiedzialność za skutki takich realiów leży nie wyłącznie na politykach i biurokratach, ale także na społeczeństwie. Według Wacława Havla, aksamitna rewolucja, czyli pokojowy upadek komunizmu w Czechosłowacji, zależała nie tyle od reform politycznych, ale w pierwszej kolejności od wzrostu liczby zwolenników takiego rozwiązania. Osób, które były gotowe żyć w prawdzie nawet w najgorszych momentach. Mogły być w równym stopniu poetami, malarzami, muzykami, czy po prostu zwykłymi obywatelami, którzy potrafili zachować swoją ludzką godność. Jedno wydaje się jednak jasne. Próba reformy politycznej nie była przyczyną przebudzenia społeczeństwa, ale raczej ostatecznym wynikiem tego przebudzenia. Jeśli paliwem wzrostu totalitaryzmu są słabe i bojaźliwe jednostki, to lekarstwem jest osobista rewolucja dokonująca się w sercach i umysłach, prowadząca do przebudzenia, wzięcia odpowiedzialności za siebie, odwagi i siły. To, co decydujemy się powiedzieć i jak działać, wpływa nie tylko na stan naszego charakteru, ale także na stan społeczeństwa. Patologiczne zachowania jednostek patologizują społeczeństwo, ale tak samo heroiczne zachowania pojedynczych osób unoszą też ludzi wokół nich. My tworzymy własną epokę. I jeśli postrzegamy jakieś jej elementy za złe, to my decydujemy, czy powiemy to głośno i czy będziemy się do nich dokładać, czy też odmówimy w nich uczestnictwa. Aleksander Sołżenicyn, który w młodości sam był komunistą, pisał, że pierwszym krokiem do zatrzymania zła na szczeblu ogólnospołecznym jest osobiste nieuczestniczenie w kłamstwie. Nawet jeśli nie potrafimy jeszcze zdobyć się na głośne powiedzenie prawdy, to przynajmniej nie popierajmy i nie powtarzajmy tego, co wiemy, że jest kłamstwem. Jak ujął to Sołżenicyn, którego pisma ostatecznie odegrały ważną rolę w obaleniu komunistycznego imperium, jeden człowiek, który przestałby kłamać, mógłby obalić tyranię. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.